Nie, naszym gościom, mam nadzieję, nie będzie się, naszemu gościowi nie będzie przeszkadzać to, co dzieje się tam po drugiej nie, stronie. Nie, absolutnie, absolutnie mam nie. Mam nadzieję, że się nawet pani spodoba. Dzień dobry. Oczywiście, że dobrze tak. Nas traja. Jest z nami Danuta Awolusi, odważona autorka książki Odważona, dziewczyna minus 70 kg. Ale o kim to? O mnie. Naprawdę, jak minus to? 70 kg? Tak. Trudno w to uwierzyć. Trudno. Kiedy to się stało? Kiedy było jeszcze 70 plus? Na początku 2013, dokładnie. Także wtedy było około 140 kg, taka była moja waga. 2013, 70 tak. plus, wtedy ważyła pani, tak. szybko licząc ile, jeśli można zapytać, 130 kg? 140, okej. Mm-hmm. I co tam się wtedy wydarzyło? Proszę? Co tam się wtedy wydarzyło, że nagle taka decyzja, żeby się tego pozbyć? Stwierdziłam, że chyba jestem nie za bardzo szczęśliwa w życiu, że się duszę, że coś jest nie tak, że wszystko zaczyna być jakieś szare. I po raz pierwszy w życiu postanowiłam, że chyba czas to zmienić. I moją pierwszą refleksją było, co mnie najbardziej uwiera, co mnie najbardziej przeszkadza. Kilogramy. Chyba moja waga. Mm-hmm. I po raz pierwszy w życiu przystąpiłam do rzeczy z takim zupełnie innym zapałem, zupełną inną siłą, bo moim hasłem przewodnim, i które bardzo chciałabym wszystkim kobietom, nie tylko kobietom, bo mężczyźni też borykają się z tym problemem, przekazać, to jest zacznijmy odchudzanie od głowy. To znaczy, jak to? I właśnie. No. Jak to się to zaczynają od głowy? Schody? Od głowy to znaczy zastanówmy się, co właściwie jest przyczyną tego, na przykład, że bardzo dużo jemy, że ta otyłość jest. Bo tu nie chodzi o to, że ktoś lubi dużo jeść, bo to nie jest przecież normalne. Ja jadłam naprawdę bardzo dużo, proszę mi uwierzyć, że to były porcje. Ja potrafiłam zjeść 3 obiady na jeden obiad, 3 kolacje na jedną kolację. Ale jadła pani na pocieszenie, na, nie wiem, na samotność, zabicie samotności? Na odkryła co? Pani potem te powody? Tu właśnie dotyka pani sedna sprawy. Trzeba odkryć, co jest przyczyną. U mnie nie było jednej. To się nawarstwiało przez lata. Mhm. Przede wszystkim niskie poczucie wartości. Problemy życiowe. Każdy musi odkryć sedno sprawy. To mogą być problemy z przeszłości. To może być rodzina. To może być praca. To może być coś, co się wydarzyło w dzieciństwie, a co rzutuje na całe nasze życie, bo później borykamy się właśnie z tym, że nienawidzimy siebie i nienawidzimy własnego ciała. A to, co stało Okej, ale mam takie, żeby porozmawiać troszeczkę na przykładach. Jeżeli pani wywołała tutaj jakąś scenę z dzieciństwa, jeżeli na przykład rodzice krzyczeli na dziecko i dziecko potem szło do swojego pokoju i sobie zażerało czekoladkę i wtedy mu się robiło lepiej, to ono w dorosłym życiu może odtworzyć takie schematy, że wraca z pracy po awanturze z szefem i po prostu sobie je. Bo jest mu dokładnie. Wtedy lepiej, bo daje mu to ukojenie. Tak to działa? To działa dokładnie tak samo jak alkohol. Jedzenie w takich ilościach to jest po prostu znieczulanie się. Mhm. Jest problem, jest sytuacja, z którą nie umiem sobie poradzić, czy po prostu moje życie bardzo mi się nie podoba, więc jem. Po jedzeniu jest lepiej, jest przyjemnie, zapominam o problemie. To się wydaje relaksujące, proste, łatwiejsze. Potem zaczyna być to już obojętne. I ten mechanizm działa, on naprawdę przez całe życie potrafi działać. Być może pani wie, być może nie, chętnie powiemy. My jesteśmy trochę specjalistami w tej dziedzinie, bo co środę siadamy sobie tutaj z Konradem Gacą i rozmawiamy w ramach odchudzania na śniadanie o tych sprawach. Często mówi się o tym, że rodzina wspiera, że rodzina jest tutaj pomocą podczas całego procesu odchudzania, ale bardzo często okazuje się też, chociaż o tym rzadziej mówimy, że to rodzina potrafi w tą nadwagę wpędzić. Jak było w pani świecie? Czy rodzina stała za panią, czy rodzinę też trzeba było troszeczkę wykształcić, żeby przestała przeszkadzać w odchudzaniu? Jak było? Kiedy mieszkałam w domu rodzinnym, w moim domu zawsze gotowało się zdrowo, ale smacznie. Ja w ogóle pochodzę ze Śląska, więc tutaj te 3 panie, które siedziały, to bardzo bliskie mojemu sercu, więc jak najbardziej rolada. Mm-hmm. Ale moja mama zawsze gotowała wspaniale. Natomiast miałam problem z wagą duży od dzieciństwa. To się tak nawarstwiało. A kiedy wyjechałam w 2008 roku do Warszawy i zaczęłam tutaj mieszkać samodzielnie i sama sobie gotować, to dopiero wtedy ten problem naprawdę się nawarstwił, bo ja straciłam nad tym kontrolę. Kiedy mieszkałam w domu rodzinnym, no to paradoksalnie mama gotując obiad dla 5 osób, każdy miał jakąś swoją porcję. Nie mogłam zjeść 5 porcji. Mieszkając w Warszawie, to się skończyło. Ja mogłam jeść ile chcę, co chcę i tak to zaczęło wyglądać. Zero kontroli. Zero. Proszę nam powiedzieć, tak, bo fizyczność, odchudzenie się, no to jest jedna sprawa, ale pani też wywróciła swoje życie do góry nogami, prawda? Trochę tak, trochę tak. No nawet nie trochę. I na czym nawet ta wywrotka polegała? Tak. Kiedy zaczyna się odchudzanie od głowy, czy może inaczej, jakąkolwiek zmianę w swoim życiu, kiedy zaczyna się tutaj, że to wypływa z tego, że ja czuję się nieszczęśliwa,
szukam tej przyczyny i nagle odkrywam, że wiele elementów do siebie nie pasuje, to ten proces psychiczny, który zaczyna następować powoli, on się potem rozpędza, zmienia wszystko. U mnie czy to pani było ma na myśli na przykład zmiany otoczenia, przyjaciół, znajomych, bliskich? Nie, no, jeżeli to jest toksyczne środowisko, jeżeli nasi przyjaciele to ja nie są przyjaciele. Ja pytam o panią, nie o jeżeli, tylko o pani konkretny przypadek. Jak to było? Mój konkretny przypadek to ja poczułam się w moim życiu bardzo źle. Byłam wtedy mężatką. Bardzo często spotykam się z takim zarzutem, że o, schudła 70 kg, zostawiła męża. I sodowa jej odbiła, tak? Trochę mnie to śmieszy, bo to nie jest prawda. Ja po prostu zobaczyłam, że akurat ten człowiek w tym momencie, że to nie jest to, że ja też się w tym duszę, że wybór tego człowieka na mojego męża też był jakimś tam wynikiem tego, jak ja się czułam w moim życiu. Była pani wtedy inną osobą. Tak, pełną kompleksów. Osobą. Zaczęłam zmieniać moje życie w postaci diety, w postaci sportu, ale też poczułam się silna. Poczułam, że chcę być wolna, że chcę być sobą, że chcę szukać swojej kobiecości. On akurat nie był złym człowiekiem. To nie miało nic wspólnego z tym, że był toksyczny, ale mam taki apel do, i do kobiet, i do mężczyzn, że jeżeli zmieniacie swoje życie, to rozejrzyjcie się dobrze. Bądźcie w zgodzie ze sobą, szukajcie siebie i to było największe wyzwanie, jakie w ciągu tego roku, bo mnie mniej więcej zajęło to rok. Ale chodziła pani na regularną terapię, pani Danusiu? Zaczęłam ją mniej więcej 4 miesiące po tym, jak zmieniłam pomalutku mój system odżywiania. Bo każdy terapeuta mówi, że na pytanie, które tylko z pozoru wydaje się proste, czego tak naprawdę chcesz od życia, mało kto potrafi odpowiedzieć. Oczywiście, że tak. Mnie zapytała moja psycholożka pani Weronika, która uratowała mi też życie i dalej mnie ratuje. Kim jesteś? I ja na tak proste pytanie nie potrafiłam odpowiedzieć, bo ja czułam się wtedy na pewno nie kobietą. Ja czułam się kimś, kto jest wykluczony społecznie. I moja książka jest bardzo silnym dotknięciem tematu wykluczenia społecznego. Kim się czułam jako gruba? Co się robi z grubymi w społeczeństwie, co ja przeszłam, co działo się podczas całej tej metamorfozy, która miała miejsce, ale najciekawszym moim zdaniem etapem jest to, co było później. Bo ja niby zaczęłam od głowy, ale prawda jest taka, że ten rok odchudzania to była adrenalina i euforia. I byłam tak zachwycona tym, że widzę efekty. Tak zachwycona tym, że zmieniam moje życie, że nagle staję się osobą energiczną, witalną, pełną pomysłów, pełną piękną chęci. Dokładnie. Znaczy, całe życie byłam piękna, tylko że to też trzeba zrozumieć. Ale kiedy zobaczyłam na wadze 69, magiczną liczbę, która była moją wagą idealną, uświadomiłam sobie, że to jest za mało, że ja dalej nie jestem szczęśliwa. Że nie stoi do mnie tłum facetów, którzy chcą się ze mną umówić. Kupię sobie sportowy samochód, będę szczęśliwy. Po czym dokładnie. Po tygodniu dalej jestem nieszczęśliwy, a sportowy samochód otóż już mnie nie cieszy. Bo to trzeba naprawiać duszę. Po prostu. Naprawianie duszy. Proszę państwa, niby minus 70 kg, a jednak książka, która rzeczywiście być może wskazuje na to, jak też duszę naprawić, a 70 kg to będzie po prostu miły bonus. Tak zaczynam mieć wrażenie po tej rozmowie. Dziękujemy za wizytę w studiu. Miły bonus to są trzy książki dla państwa. Na pewno pani Danuta je dla was podpisze. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdeczne, że podzieliła się.